Witajcie moi kochani, z tej strony Basia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak stworzyłam i jak wpadłam na pomysł czegoś takiego, co nazwałam skrapownik. Nie wiem, czy w ogóle taka nazwa istnieje. Ja to tak nazwałam. Co przez to miałam na myśli? Miałam na myśli zeszyt czy album, w którym będę się wyżywać artystycznie, to znaczy będę miała jakiś pomysł, żeby coś stworzyć, albo będę chciała jakoś uwiecznić coś, co się wydarzyło, jakieś wspomnienia czy zdjęcia, cokolwiek, to będę miała do tego przeznaczony taki zeszyt. W sumie to zeszytem trudno nazwać. Jak widzicie, tu są różne, różnokolorowe papiery, niekoniecznie może do pisania, do wklejania, do malowania, do różnych rzeczy. Także zapraszam na film, obejrzyjcie sobie, jak zrobiłam taki mały albumik. Cześć wszystkim, z tej strony Basia. Dzisiaj postanowiłam spontanicznie nagrać filmik, jak tworzę. Znowu spontaniczny pomysł stworzenia czegoś z papierów, które leżą i z którymi nie mam co zrobić, albo nie mam pomysłu, co zrobić. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Jestem już w trakcie, że tak powiem, ale stwierdziłam, że skoro już robię, to może coś nagram. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Pokażę Wam, z czego korzystam, jak się dokopię znowu do tych moich materiałów. Więc tutaj to są wszystko kartki papieru formatu A4 różnych gramatur i różne faktury, że tak powiem. Wszystko to, co gdzieś właśnie mi na półkach zalega. I tak w sumie sobie myślę, że w końcu coś zrobię z tym, ale nic nie robię. Jakiś tam pomysł mi zaświtał i powyciągałam sobie te wszystkie kartki. Tutaj, jak widzicie, linijkę sobie odłożę. Są wszystko w takiej kolorystyczce brązowo-zielono-kwiatowej. Ten papier zakupiłam kiedyś, już nawet nie pamiętam gdzie, gdzieś na Allegro. I on jest taki błyszczący. W sumie ja nie lubię takiego papieru, ale mi się podoba to, co na nim jest. Postanowiłam stworzyć album, nie wiem w sumie, co mi wyjdzie z tego, formatu A5, tylko on będzie takim, no, w orientacji poziomej. W sumie chciałam coś innego zrobić, ale zaczęłam szperać sobie w tych materiałach i jakoś tak mnie natknęło, że może coś takiego zrobię. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Tutaj już zaczęłam sobie wycinać, więc te kartki są przycięte. A to, z czego korzystałam, to takie bloczki z Actiona. Ja nie wiem, czy one jeszcze są dostępne, bo tam się szybko zmieniają te wszystkie materiały, które można kupić. W każdym bądź razie tam to kupiłam. A gdzieś w internecie, jak pogrzebiecie, na pewno też takie coś kupicie. One są takie z taką fakturą lnu. Taki złoty papier, też dosyć gruby. Ja to kupiłam z przeznaczeniem, już nie pamiętam na co. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja czasem kupuję coś, bo coś myślę, że będę robić, a potem i tak nic z tego nie wychodzi. Taki karton ozdobny. Też taki gruby dosyć. Nie wiem, czy tu jest jakaś gramatura. 250 gram. O. Tak, taki brązowy pozłacany w takie róże, więc coś takiego. Podobne jak te róże, tylko że mamy zielone takie listki. I to w sumie, nie wiem, czy na jakieś kartki, nie wiem, wpadło mi w oko i po prostu kupiłam. To takie jest właśnie kupowanie pod wpływem impulsu. Co my tu jeszcze mamy? Tak, te błyszczące papiery, o których mówiłam. Mam tu jeszcze w sumie jedno opakowanie. To jest coś takiego. 250 gram. Papierowy potwór. Może ktoś zna. Nie wiem, ja to chyba na Allegro kupiłam, czy na jakiejś stronie internetowej.
sumie nie pamiętam. I w sumie to chyba tyle, co tutaj wykorzystałam. No więc wycinajmy w takim razie. Ja sobie tylko to odłożę. A i jeszcze tu mam w sumie jakiś taki papier. Już go wyciąłam. Ivory coś tam. To jest taki cieńszy trochę. I mam zamiar wszystko to pomieszać. Nawet jakiś kraftowy papier mi się zapowiedział gdzieś. Okej. Dobra, wycinajmy w takim razie. Nie wiem, co tam będzie widać. Ja sobie używam takiego trymera. On ma tutaj takie czary mary, tylko że stwierdziłam po jakimś czasie, że to mnie krzywo wycina. Więc odmierzanie sobie po tej podziałce, no mi tu odpada niestety. Tutaj mi się wydaje, że on krzywo wycina. Aczkolwiek to, co robię, wcale nie musi być jakoś super równe. Tak naprawdę. Więc ja się posługuję po prostu linijką, dzielę sobie to na pół. To ja Wam chyba nie będę pokazywać wszystkiego, co ja tu robię, bo to by było trochę bez sensu. Ale chociaż kawałek. Nie wiem, czy słyszycie. Może słyszycie, może nie. Ale mój syn właśnie ma lekcje zdalne. No. Takie czasy. Na tym ciemnym tak słabo widać. No i jedziemy. Ja to później mam zamiar sobie połączyć na spirali. Bo mam mojego Cincha. Cincha? Nie wiem, jak to się czyta. I jakoś teraz bardzo mi się spodobało robienie takich albumów. Jest to dosyć łatwe i szybkie. Nie mam jeszcze dokładnie pomysłu, co z tym zrobię. Generalnie jakiś album. Ale ostatnio chodzi mi po głowie niekoniecznie robienie albumu, tylko coś takiego, gdzie będę mogła sobie zapisać różne wspomnienia. Nie tylko zdjęcia, pochować jakieś różne skarby albo, nie wiem, rysunki, jakie moje dzieci robią. Fajnie jest później wrócić do tego. Czasem takie nieistotne rzeczy, które nam się wydają, to fajnie sobie przypomnieć, zwłaszcza w takiej formie. Mi w tych albumach, które robię, głównie chodzi właśnie o wspomnienia. Nawet sam ten papier, który gdzieś tam kupiłam i który mnie irytował, już będzie jakimś wspomnieniem, prawda? Będzie się łączył z jakimś czasem gdzieś tam. Tak naprawdę każda rzecz może nam coś przypominać. I to nie tylko wydarzenia, ale jakieś różne. O, dwa wzięły.
różne związane z tym uczucia, skojarzenia. Ja lubię takie rzeczy. Gdzie tutaj jest widać? O, tak, właśnie tak się tnie i się nie tnie. Dobra. Okej, słuchajcie, ja sobie to potnę do końca, już może poza wizją i do Was wrócę wtedy. O. Dobra, słuchajcie, mam pocięte tu wszystko. Pozwólcie, linijkę odłożę, bo ona za bardzo hałasuje, nie? O, tak, damy. To odsuniemy. No i teraz co? Dużo papierów. Trzeba to jakoś fajnie poukładać. Tu mi niestety obcięło motylka. No, no ale trudno. Teraz głównie chodzi o to, żeby to jakoś fajnie wymieszać w różnej kolejności. I też chodzi mi tutaj o orientację. Tutaj część tych papierów jest właśnie takiej orientacji na dół, żeby mi to nie było do góry nogami. No tam, gdzie nie ma wzorków, to mi tutaj tak naprawdę nie zależy. No ale tam, gdzie są, no to już inna sprawa. Tak, żeby nie były raczej po kolei te kartki. Tu mamy coś złotego. Tu mamy takie coś. Co my tu mamy? W jakiej to kolejności idzie? Tak. Tu mamy coś kraftowego jeszcze. Dobra, idziemy od tej strony, tak? Czyli nie. Tak, niech będzie. Tutaj też. Tak, bo jeżeli to będzie się tak otwierało, w sumie mogło być tak. Dobra, niech będzie tak. Skupmy się na jednej stronie. To niech będzie zielony. Tutaj tak. Może jakiś taki, taki brązowy tu był? Nie, nie było. Taki. Tą panią sobie tu damy. Różowy. W sumie różowy to ja nie lubię za bardzo różowego, no ale powiedzmy niech będzie. To w sumie chyba wszystko jedno, jak to pójdzie. Dobra, weźmiemy sobie ten i ten. Ten, tu taki fajny murek mamy. Murek jest fajny. O, złotych mam dużo, a nie daję złotych, nie? Gdzieś tu wciśniemy sobie złoty jeszcze. Co my tu mamy teraz? To może być. I to, i to. I to. Coś jasnego. Niech będzie coś kraftowego. To niech będzie tak. I znowu coś złotego. I to. To białe jeszcze mam. Co my tu mamy? To może być. No a te jasne, czemu nie biorę? Tutaj są.
tak mi się rozłazi. I znowu złoty. Tych różowych to mam chyba za dużo. No ale dobra. Niech będzie. Niech będzie, tak? Jest trochę niedużo zostało którychś. Znowu panią damy. Tak. Chyba, że panią damy teraz tak. I tu. Trochę tych jasnych mi zostało. No ale dobrze, spróbujemy ją jak najbardziej wymieszać. I znowu różowe. Damy tak. Ok, powiedzmy, że jest to mniej więcej wymieszane. No i co tu mamy? Co mi z tego wyjdzie? Myślicie, że coś wyjdzie z tego? Nie mam pojęcia. Pełny spontan. No i najbardziej to lubię spontanicznie coś wymyślać. Nie lubię mieć narzuconego niczego. Nie wiem, czy to nie jest tak naprawdę za grube, wiecie? Jak ja tu bym jeszcze chciała coś sobie powklejać. Nie wiem, czy nie zrobię z tego dwóch. Dwóch czegoś. Dobra, na razie tyle. I zaraz zobaczę, co ja z tym będę robić. Naliczyłam sobie tylko 63 strony. 63 strony. Przy czym, gdyby to miało się złapać na tym, okej. Może by i starczyło. Tylko, że ja mam zamiar tam sobie różne rzeczy robić, przyklejać. Więc. No. Mogłoby się nie zmieścić, prawda? To jest jeden z albumów moich, które wam pokazywałam. Spirala. To są trzy strony, tak w ogóle. No aż tyle nie zamierzam przyklejać, ale znając życie, to ja wiem, jak to jest właśnie z takimi albumami. To powinno być tak naprawdę połowę miejsca tej spirali, te kartki zajmować tylko połowę, a resztę powinno być pusta przestrzeń, żeby czymś ten album wypełnić. Więc zrobimy tak, że ja sobie to podzielę na pół. Ok, podzieliłam sobie to na dwie części, mniej więcej po połowie. Grubość papieru jest różna, więc będziecie różnić. Tutaj jest chyba 31 albo 32 takie arkusze. Więc to zamierzam zbindować na spirali. Najpierw może zrobię sobie okładkę jeszcze. Tak. Natomiast to zamierzam coś innego zrobić. Ale jeszcze nie wiem co. W sumie nie chcę drugiego albumu robić. Podłożę to na bok i zobaczę, co będę z tym robić. Tu natomiast mamy taką grubość. To znaczy, że może nie będzie to za dużo. No nic, zobaczymy. Weźmy się za okładkę w takim razie. Do zrobienia naszej okładki wykorzystam Vermatę. To jest format A4, ja to przetnę na pół. Ona ma grubość, nie wiem, 1 mm. Więc tego będzie okładka plus okładka laminowana. Taka jest z Craft O'Clock. Myślę, że znacie te okładki.
Ona ma wymiar. Dobra, wy tu nie widzicie, ale jest 60 na 24. O. Ja sobie tutaj będę z tego wycinać. Także zaczynamy. Układkę sobie odłożymy na bok. To też nam na razie nie jest potrzebne. I sobie wytniemy. Mamy dwie okładki. Ok. To sobie odłożymy. Ja tutaj mam straszny bałagan na biurku. Dobrze, że tego nie widzicie. Ok. I tak naprawdę wybrałam tą okładkę, bo tu obojętne, czy to będzie tak, czy tak. Bo miałam jeszcze inne okładki, gdzie tak poziomo, no to nie bardzo wchodziło w grę. Ok. Czyli sobie takie coś zrobimy. Kiedyś to kleiłam klejem, tylko że zostawały takie nieładne wybrzuszenia, więc zrobimy sobie to taśmą. Po prostu. Nawet jak gdzieś tam będzie coś odstawało, to będzie ładniejsze niż jak będą takie fałdy. Więc tak sobie przykleimy. Dobrze, więc mamy oklejone nasze okładki. To, czego tutaj używam, to jest taśma dwustronna. Ona ma szerokość bodajże 6 mm. Gdybyście chcieli dokładnie taką samą użyć, ale można też szerszej. I kością zawsze sobie dociskam tą taśmę, bo one lubią czasem się nie przykleić. Ok, więc przyklejamy. Bardzo przydatnym jest takie coś. Taki szpikulec. Jeżeli chcecie kupić coś takiego, to na przykład są przyrządy do quillingu. Quilling, tak to się mówi. Gdzie są różne takie właśnie przyrządy, żeby sobie zwijać te paseczki papieru. Ja używam tego do odklejania taśmy, bo paznokciami to ciężko. Dużo dłużej by mi to zajęło. I teraz jedno sobie przyklejamy, tak mniej więcej tutaj, żeby mieć marginesy, które będziemy sobie zakładać. Klejem tego nie smaruję. Przyklejam po prostu tak. Możemy sobie docisnąć dokładnie. Ok, to samo zrobimy z drugą. Ok, jak mamy już odklejone, przyklejamy. Tak, żeby tutaj też był margines, pamiętając, że tu będziemy przecinać to, co będziemy zakładać, musimy tutaj też zostawić. Więc ja sobie tu zrobię taką odległość, mniej więcej. To nie musi być równo, bo to będą dwie osobne układki. Ok, jak mamy przyklejone, to teraz wycinamy.
Ja sobie najpierw obetnę z tej strony. To też nie musi być super równo, bo tego nie będzie widać. To sobie odkładamy, może się przyda na coś. Przecinamy sobie na pół. Tu też, jak będzie trochę nierówno, to nic się nam nie stanie. Trochę sobie tu posprzątam. I teraz kolejną czynnością, jaką będziemy robić, jest podocinanie rogów. Tu, bo te nam rogi nie będą potrzebne. Ja sobie to docinam w ten sposób. Tu zawsze zostawiam powiedzmy 1 mm, żeby było przy rogu i delikatnie do góry. Coś takiego. Nie obcinam tego na prosto, bo wtedy tutaj taka dziura mi wychodzi, mi to się nie podoba. Zresztą sami zobaczycie, jak to na zakładkę idzie. I robimy to wszyscy, wszystkimi rogami. Dokładnie to samo. Teraz sobie zaginamy w ten sposób. Okej. Tak przyginamy papier. Jak on tu będzie zagięty. Zanim sobie naniesiemy klej, czy taśmę przykleimy, to dobrze już nadać kształt papierowi, żeby on nam się tu wtedy już wygiął, a nie żeby dopiero wtedy tutaj się gimnastykować, jak klej schnie. Także sobie tak przygotowujemy obie części. Gotowe okładki. Teraz sobie będziemy kleić. Już Wam pokazuję, jak ja to robię. Tą taśmę nakładam sobie tu na brzegach, żeby być pewną, że jak to mi się przyklei, to tutaj nie będzie żadnego wybrzuszenia znowu, tak? To, co tutaj, tak naprawdę nie zależy mi, czy tam będzie odstawać, czy nie, bo i tak tu z tej strony jeszcze coś będzie przyklejone. A ten brzeg, ważne, żeby był ładnie zrobiony. Jest i druga okładka. Więc teraz przykleimy sobie klejem. Ja używam Magica. Najpierw sobie odkleimy. Ok, najpierw sobie robimy dłuższe boki. Przynajmniej ja tak robię. Ale odkleić musimy wszystko. W sumie. Później sobie to zakleimy i będę miała do tego dostępu. Ok. Nakładamy na skrzydełka. Tutaj przede wszystkim, gdzie faktycznie mamy się przykleić.
Tutaj mi za bardzo plują. Ja sobie to zawsze rozsmarowuję dokładnie jeszcze palcem, żeby mi nic nie wyjechało nigdzie, ani nie porobiły się żadne takie góry. I sobie zaklejamy. Wiecie, papier już mamy zgięty, więc tu nie ma problemu. I sobie robimy coś takiego od środka do zewnątrz. Dokładnie dociskamy tam, gdzie nasza taśma była. Nadmiar kleju możemy sobie zetrzeć. Tak, ja chyba niepotrzebnie wziąłam taki rzecznik papierowy, bo mi się przykleja. Dobrze. Ok, to samo robię z drugiej strony. I tu, zwłaszcza tu, w tych brzegach, żeby mi się przykleiło. Nie wiem jak wy, ale ja mam dosyć mocno poklejone biurko, pomalowane różnymi rzeczami. Nie lubię używać żadnych podkładek. Widzicie, tutaj nam nie przylega, ale ja w sumie nie będę się przejmować tym za bardzo, tak? Bo i tak mam zamiar, żeby tu coś nakleić. To. Tylko że musiałabym mieć chyba obie takie same, a mi na dwie nie starczy. Dobrze, to sobie kleimy teraz tutaj. I sobie przyklejamy. Widzicie, nam się ładnie zrobiło. No nie łapie mi ostrości. Tak? W ten sposób, jak przycinaliśmy. Ops. Tak. Jeszcze tutaj to jedno przykleimy. No moje paznokcie to nie patrzcie lepiej, bo one wołają o pomstę do nieba. No, ale cóż. Tak. I oczywiście zawsze palce mam poklejone. I pyk. I pyk. No i tak wygląda gotowa okładka. To samo zrobię z drugą, ale to może już poza wizją, bo to dokładnie te same czynności. Obie okładki mam gotowe. Wyglądają w ten sposób. Są mi nawet podobne do siebie wzorki. Tak więc nasz album będzie wyglądał tak. To będzie coś takiego. Generalnie okładki powinno się robić odrobinę większe niż to, co jest w środku.
ale dla mnie to nie ma znaczenia akurat. Może być takie, jakie jest. I gdyby to nie było dla mnie, no to może bym tutaj wzięła po prostu większe te bermaty, żeby odrobinę szersze. Tutaj są dokładnie takie same, więc no nie wiem, może to przeszkadzać. Mi to nie przeszkadza. Tu niektóre kartki w sumie mogą nawet wystawać poza obrys, ale to nic, będzie coś takiego. W ten sam sposób możecie zrobić tak naprawdę notes dla siebie, jeżeli macie bindownicę, tak? Jeżeli nie macie bindownicy, wymyśliłam coś takiego. Pokażę Wam, co można zrobić z tej reszty. Innego. To znaczy też album, ale bez użycia właśnie cincza, bindownicy, tak, żeby zrobić ten album na takiej spirali, bo to jednak trzeba mieć sprzęt, a nie każdy go ma, raczej chyba nie. Większość osób nie ma, o, może tak. Tu możemy zastosować inny rodzaj bindowania, co Wam też niedługo pokażę, ale najpierw skończmy sobie to, co mamy. W pierwszej kolejności musimy jeszcze skończyć nasze okładki, to znaczy musimy coś tutaj przykleić. Co tu można przykleić? Można przykleić jedną z tych stron tutaj. W sumie nie wiem, którą. Może coś takiego. Tylko żeby ona tu ładnie spasowała, to trzeba będzie ją troszeczkę przyciąć, tak? No tutaj to już akurat będzie brzydko wyglądać, jak będzie wystawało. Ale w sumie nie wiem, którą. Tak, bycie zdecydowanym to zdecydowanie jest atut. Możemy zrobić jedną taką. Jakoś ten śliski papier to. Chociaż może zrobimy dwa takie różowe mam. Nie, zdecydowanie do tego mi różowy nie pasuje. Takie coś. Okej. Dobrze. Zrobimy jedną taką, a jedną taką. Chociaż to będzie mi prześwitywać, wiecie? Nie chcę, żeby mi to prześwitywało. To nie pasuje. Zielony. Ten. Chyba, że ten. Albo ten różowy. Dobra, niech będzie różowy. Kolorystycznie bardzo pasuje. Okej. Dobra, troszeczkę sobie przytniemy. Chociaż ja wiem, czy tu potrzeba. Tu sobie obejrzę sobie tylko troszkę tu. Tak, dosłownie milimetr. No, i to będzie super. Teraz tutaj. No, tu muszę trochę przyciąć z tej strony. I z tej strony też sobie przytnę. Teraz musimy zwrócić uwagę na orientację naszej okładki, to znaczy gdzie będzie góra, gdzie dół, która będzie z przodu, z tyłu. Tutaj w sumie
Wszystko jedno. No tu to obojętne. No w sumie to bardziej będziemy patrzeć, jak będziemy już bindować. Ok, przykleimy sobie w ten sposób, że ja tu ponaklejam sobie znowu naokoło taśmy, żeby tu mi nic nie odstawało. W środku posmaruję klejem. Musimy sobie równo to przykleić. Pamiętajcie, że są taśmy i one od razu nam tu łapią, więc w miarę równo trzeba od razu przycisnąć. Okej. No co, mamy okładkę jedną. W ten sposób wygląda. To przykleimy teraz drugą. Mamy gotową układkę. Ładny ten papier jest, podoba mi się. Więc w takim razie mamy gotowe obie układki i teraz pomyślmy, co możemy z tego zrobić tutaj. Bindujemy od razu chyba, chociaż ja tak naprawdę lubię sobie czasem najpierw pooklejać. Ale tym razem chcę to zrobić od razu, bo jak ja bym miała sobie te wszystkie kartki luzem trzymać, a ja mam tendencję do robienia albumów po prostu przez całe wieki, to by mi się to wszystko pałętało tu wszędzie. Ja muszę tu mieć wszystko po prostu w jednym. W jednym miejscu od razu związane, tak? Złożone. Dobra, patrzę, żeby to nie było do góry nogami. To będzie tak. Powinno być ok, tak? Czyli tak, będzie, tu będzie pionowo. Z tego zrobimy okładkę z tyłu. Tu zrobimy okładkę z przodu. Tu tak naprawdę wszystko jedno, jak będzie zorientowane. Tu jest ślimaczek, tak. To może być tak samo, ale może też być na odwrót, żeby było ciekawiej. Może być. No i co? Połączymy sobie to może, nie? Ja mam tutaj spirale w różnych kolorach. Różne. Może Wam pokażę, jakie mam. One wszystkie są na... One mają średnicę 3,7 chyba.
centymetra, 1,4 cala, jakoś tak. Większych niestety nie udało mi się znaleźć. Ja tu szukałam na Allegro. Nie wiem, czy DP Crafcie. Nie wiem, ale w każdym razie największe spirale, jakie znalazłam na Allegro, bo tak to są 1 cal albo jakaś tam część cala. Te są właśnie 1,4 bodajże, tak mi się wydaje. I teraz tak, ja tutaj mam. Te są srebrne, tutaj mam takie białe. Tu też mam srebrne. Mam jeszcze czerwone. Takie kolorki. Ale stwierdziłam, że użyję tej resztki, którą tutaj mam. I w sumie kolorystycznie mi tutaj najbardziej pasuje. Sumie mam jeszcze czarną. Ale czarna mi tu nie będzie pasowała raczej. Okej. Wykorzystamy tą złotą. I teraz tak. Pinanie tego na środku nie do końca mi pasuje. Wolę rozdzielić to na dwa, żeby były dwie tutaj. Tylko muszą być porówno. Więc każda dziurka to będzie taka jedna sprężynka. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedno nam zostanie, więc musimy to chyba wyrzucić. Ja tu mam coś takiego. Nie wiem, chyba gdzieś to kupiłam. Już nawet nie pamiętam. Po cztery. Czyli odliczamy sobie cztery i tu muszę obciąć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy to najlepsze jest, ale obcina to obcina. Tu mamy 5, nie mogę mieć 5, bo to będzie brzydko wyglądało, więc jedno betniemy. No niestety już tego nie wykorzystam. Nie będzie takie proste. A nie, dobra. No nie wiem, może coś jeszcze z tym zrobię, ale już raczej nie na bindowanie, więc mamy takie dwie. Będzie to założone w ten sposób. Najpierw sobie to musimy wymierzyć. Wymierzyć na naszej bindownicy, który zaraz wyciągnę. Ok, mamy naszego cincha. Cinch? Cinch? Ja na to mówię cinch. Chociaż cinch, to się nie powinno zdarzyć. Tu mamy taką zakładkę, żeby nam to trzymadełko poszło do góry. I teraz tutaj sobie możemy. W ogóle ja sobie chyba już długo nie opróżniałam śmiecidełka. Więc teraz to zrobię. Mamy podziałkę, którą możemy przesuwać. Jak widzicie, nie wszystkie nam idą na dół, bo są powyciągane, więc je sobie powciskamy. Teraz nam wszystkie tutaj dziurkują. Ok, no ja nie chcę wszystkich. Tak naprawdę potrzebuję 8 dziurek, bo mam. Nie 8, raz, 2, 3, 4, 5, tak? Po 5, czyli 10 dziurek. O, mi robi 12. Dobrze, spróbujemy sobie na okładce. Obawiam się, że będę musiała tu trochę pokombinować, gdzie ja bym chciała, żeby mieć te nasze sprężynki. Tak po brzegach? Może niekoniecznie. Najpierw chyba będę robić jedną stronę, a potem będę drugą stronę robić. Tak mi się wydaje.
Tak, czyli tu potrzebujemy 5. Tak mniej więcej. Ja sobie, tu można po prostu sobie narysować środek, bo tu jest podziałka, która oznacza środek. I wtedy dać sobie środek na swojej kartce i jechać, tylko że ja chcę, no tutaj nie, nie. Gdybym sobie dała to na środku, to środek był tu, ja musiałabym sobie zacząć odtąd. To mi nie urządza mnie w ogóle. Więc ja sobie wtedy patrzę, ile tu mam odsunięte. I tak no oko. Ta podziałka lubi się dosyć przesuwać, więc w sumie przydałoby mi się trochę inne rozwiązanie, ale muszę to robić na tak zwane oko. Już mi się zdarzyło, że mi się ta podziałka po prostu przesunęła, jak dociskałam i było krzywo. Co nie jest dobre. Może nie jest to najlepszy sposób robienia tego. Tak, widzicie, to niby tu przeskakuje. Tak, ale muszę być ostrożna, żeby mi się to więcej nie przesunęło. Czyli zrobimy tak. Te 5 potrzebujemy. Resztę nie potrzebujemy, żeby dziurkowały, więc je sobie wyciągniemy, bo tak tutaj to działa. Ok, to jest obojętne, jak będzie. No to jedziemy. I mamy. Będzie w ten sposób. Dobrze, więc teraz musimy odkładać tak, żeby nam się tu nic nie pomieszało. Możemy brać po kilka kartek, bo to jest dosyć mocne. Tylko znowu, uważamy, żeby się nam nie przesuwało tu nic. Tutaj będziemy dociskać, to może uciec. Dobra. Są właśnie nie wychodzą te. Może za dużo kartek wzięłam. Tu mi się trochę krzywo. Przepraszam, ale telefon chyba mam trochę. Nie mieszczę mu się. Dobra, tu mi się takie farfocle zrobiły, ale to później będę się tym martwić. Będę brała po mniej kartek po prostu. No, poprzednio wcisnęłam to drugi raz. Tyle. Tu widzicie, że one trochę krzywo będą. Trochę odstają, niektóre są ciutkę większe. Ale dla mnie to jest ok. Jak to się mówi, z tego się nie strzela. Znaczy ja tak mówię. Okej. Tu znowu nam nie wyszło. Te farfucelki lubią gdzieś tam zostać sobie. Tu mamy okładkę, to okładkę zrobimy sobie znowu osobno, tak jak ma być, nie? Okładka ma być tak. Ja patrzę, czy mi się tu nie przesunęło. I to tak. Ok. Sprawdźmy sobie. No, chyba jest równo. Te farfocle, no to powiedzmy, ja się ich pozbędę za chwilę, nie będę teraz dłubać. Teraz musimy zrobić drugą stronę. Będziemy robić to po prostu na odwrót. Będzie wtedy symetrycznie. Czyli jedziemy tak jakby od tyłu. Teraz zrobimy z drugiej strony. Thank you.
Mamy coś takiego. Ok. I teraz musimy nałożyć na to nasze spiralki. Nie wiem, czy tu coś nie będzie krzywo, ale może mam krzywo kartki. Tak naprawdę to ma być dla mnie album i to, czy to będzie krzywo, czy prosto, nie ma znaczenia, bo ja i tak będę tam różne dziadostwa robić dziwne. Przynajmniej taki jest plan. Ale moje plany często później się zmieniają, albo po prostu jest pomysł na coś innego. No ale dobra. Tu z boku mamy takie nakładki na te, tak? Możemy sobie nałożyć te spiralki, sprężynki, żeby sobie ponakładać album. I teraz to, w jaki sposób się to tu nakłada. Sobie chyba muszę przesunąć. Ja tu mam laptopa tak w ogóle, który teraz mi przeszkadza. Dobrze, zrobimy to tak. W ten sposób. Ja sobie muszę przypomnieć, jak to było. Tak, jeżeli to będzie przód, to najpierw nakładamy przód, pójdzie nam ostatni. Nie, tak? Kurczę, nie pamiętam, jak się to nakładało. Nigdy nie mogę sobie przypomnieć. Najpierw zaczynamy od... Tak, bo ma być tu. Okładka ta ma być tu. Dokładnie tak. Czyli idziemy od ostatniej strony, czyli ostatnie strony nakładamy. Dobra, ja sobie to tak przełożę. Tutaj tak, ale potrzebujemy jeszcze tutaj tak. Ja sobie muszę popatrzeć, w którym miejscu ja sobie to założę. O, żeby to mniej więcej miało ręce i nogi. Dlaczego tak dziko zakładamy? Bo to łączenie musi nam się znaleźć na końcu, z tyłu, a nie z przodu, albo gdzieś na zewnątrz. To sobie nakładamy. Farfocli miałam się pozbyć, one myślę sobie same wyjdą. Dobra, tu już widzę, że gdzieś coś chyba krzywo idzie. I teraz idzie nasza przednia okładka i tylna okładka. I co teraz się dzieje? Tu jest takie urządzenie do ściskania, ale to jest tylko do... Tak? Tutaj nawet można zobaczyć. To się przekręca. Tu jest do... W sumie tu jest 1 i 1 czwarta skala. Ale i tak mi się to tutaj nie mieści. Ja tego, powiem wam, nie używałam nigdy. Zastanawiam się, czy to... Ja w sumie mogę spróbować. Tak, to się robi w ten sposób, że tutaj daje się... Daje się... Tak. Ja to zawsze ręcznie robię. Też tak naprawdę to jest sprytniejsze, tylko ja sobie właśnie nie chcę, że tak powiem, przydobrzyć. Jeszcze za mało. Ja teraz za bardzo mam trząsa chyba, nie? Jedziemy w takim razie jeszcze dalej. Nie wiem, czemu mi to ucieka z powrotem. Ok.
chodzi o to, żeby te sprężyny ścisnąć. W sumie tym urządzeniem robi się o to o tyle ładniej, że to są wtedy okrągłe, a nie jakieś takie powyginane, gdzie tutaj może to nawet trochę widać. O. I tylko, że tu mi tego nie pozamykało, więc ja sobie to tu poprawię. Okej, i teraz co nam się dzieje? Tak, widzicie te łączenia? One mają być niewidoczne. I ja chcę, żeby one były z tyłu, więc tu mamy ostatnią stronę. I sobie chowamy to do środka. Tak? W ten sposób wygląda nasz album. Nasze łączenia są tu. To jest ostatnia strona, tak? Będzie w ten sposób. A w środku mamy takie różne. To nie bardzo chce mi chodzić, dlatego że ten papier jest dosyć gruby. Okej. Więc tak wygląda nasz gotowy album. W sumie to nie jest jakoś idealnie okrągłe. No, może mniejsza spirala jakby była. To teraz wydaje się być dosyć duże, ale jeżeli będziemy tutaj coś wkładać, pomyślcie sobie, jedna kartka papieru, tak? Jeżeli na każdą nakleimy, to będzie dwa razy tyle, więc to i tak pewnie mi dosyć spuchnie. Tak to wygląda. Ja tutaj sobie jeszcze coś na okładce zrobię. W każdym bądź razie tak można wykorzystać, tak? Jakieś papiery, które nam zalegają. Ja jeszcze muszę się zastanowić właśnie nad okładką. Chyba, że zostawię to takie, jak jest. Jak coś wymyślę, to do Was wrócę tutaj. Okej, więc tak, pomysł jest taki. Ja sobie to nazwę fajny skrapownik. Nie wiem, czy jest coś takiego. Skrapownik. Bo będę sobie tu skrapować. To znaczy, jeżeli będę miała ochotę sobie coś poprzyklejać, powyklejać, powycinać, będę miała po prostu jakąś wenę albo coś będę chciała sobie porobić, to będę robiła to właśnie w tym skrapowniku. Także taki będzie tytuł. Do wykonania tej strony wykorzystam te literki, które leżą, zalegają i nic z nimi nie robię w sumie. Nie wiem, czy znajdę tu te litery, które chcę. To są takie, nie wiem, to jest drewniane, tak? Takie literki. To w Actionie kupiłam. One były inaczej zapakowane. Zapakowałam je do pudełka takiego. Więc poszukamy sobie literek. Tak naprawdę te litery nie są jak dla mnie porywające. Nie używam ich, bo mam inne fajniejsze, ale w końcu kiedyś trzeba je użyć. Zdaje się, mamy nasze literki. No nie wiem, czy gdzieś sobie tu nie poprzyklejam tych różnych takich. I takich nie wykorzystam.
Nie wiem, ktoś, kto robił te literki, to zupełnie nie przemyślał tego. Kto, ile razy użyjecie hasza w czymś takim? Niewiele. Albo coś takiego. Raczej mało. Ale możemy sobie dać rok. Dwójki już widzę, no to będzie 2022, powiedzmy, nie? Wszystko poskładane. A ja tutaj zapomniałam o literce C jeszcze. Wręcz mam ochotę zapytać, czemu nic nie mówicie, że tutaj nie ma tego C. Bo wtedy coś brzydkiego by tutaj pisało, a nie to, co bym chciała, ale dobra, C jest. I teraz tak. Oprócz tych literek zamierzam tu jeszcze coś przykleić, bo nie jest to zbyt czytelne. Dobrze by było, żeby to było coś ciemnego. Myślę, że coś takiego możemy zrobić wtedy. Czy pod spodem jeszcze coś dokleić? Nie. Nie. Nie, nie pasuje. Czy coś jeszcze? Nie wiem. Ja sobie resztki papieru trzymam w takich koszulkach właśnie na dokumenty. Mam dużo takich koszulek i różnych skrawków. One są fajne teraz właśnie, żeby je wykorzystać. Ok, przytnę sobie to. Tu mi się podoba ten napis. Nie chcę go tu zachować. Ja już sobie tu kawałek przycięłam, ale jeszcze muszę tu dociąć i tak zrobimy sobie. Przytniemy tu. Tak sobie przykleimy. Ja tu znowu wezmę trochę taśmy dwustronnej. Damy. Tak, tak. To wtedy tu możemy napisać w sumie. Tak czy tak? Tak czy tak? Tak, damy. Jednak tak. Właśnie takie tworzenie to jest najczęściej u mnie dużo się zmienia. Najpierw sobie mam pomysł na coś, a potem się okazuje, że jednak zmienia mi się wizja, coś mi przychodzi do głowy i stwierdzam, że zrobię coś innego, więc mamy coś takiego. No i dosyć fajnie to wygląda. Przykleimy sobie jeszcze literki. Tak więc tak wygląda mój skrapownik. W sumie miałam Wam pokazać jeszcze, jak robiłam tą okładkę, ale niestety nie miałam warunków do tego. Jedyne, co tutaj zrobiłam, to na tym papierze po prostu przykleiłam te literki. Może nie są one zbyt czytelne, ale
ale dla mnie jest ok. Także taki jest mój skrapownik. Co tutaj dalej będzie? Sama nie wiem. Zobaczymy. Myślę, że jak coś tutaj już sobie zrobię, to Wam pokażę. Tak myślę. Jeżeli nie, no to się upominajcie, bo ja różne rzeczy robię. Czasem zaczynam i nie kończę. Więc tak wygląda moje dzieło. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za śledzenie mojego kanału i zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia. Pa, pa.